Cześć, tutaj Fałder, witam was w nowym odcinku Pancernej Pięści i dzisiaj mam dla was bitewkę na 121B, tak jest, dokładnie ten czołg. Jest to czołg, który niedawno zagościł w moim garażu, ponieważ była to jedyna z nagród kampanijnych, których nie miałem w swoim garażu. No i jakiś czas temu, kiedy pojawił się ten czołg w sklepie za obligację, nabyłem go sobie drogą kupna i mogę w końcu sobie troszkę nim więcej pograć. Kiedyś miałem go tutaj okazję przetestować, ponieważ dostaliśmy go przed właśnie kampanią, w której był do wygrania. Mogliśmy go sobie przetestować jako community kontrybutorzy. Zagrałem tam kilka bitew, natomiast jakoś szczególnie nie przypadł mi ten pojazd do gustu. I muszę powiedzieć, że teraz po dłuższym ograniu tej maszynki jednak tutaj moja opinia się troszkę o nim zmieniła, ale do tego przejdziemy już troszkę dalej. Dlatego postanowiłem z nim coś nagrać i generalnie pograć im troszkę więcej, ponieważ to po pierwsze nadchodzi kampania, po drugie jest on do zdobycia cały czas w sklepie za obligację, no i pewnie część z was się nad tym pojazdem zastanawia, szczególnie, że nie jest to zbyt popularna maszyna. Jak widzicie tutaj mapa Zatoka Rybacka, gramy sobie na dziesiątkach, dziewiątki, już wylosowane, ze mną w plutonie Grzel, Paweł ode mnie z klanu, no i środek mapy opanowany przeze mnie, zajęta dogodna pozycja do ostrzeliwania czołgów dojeżdżających na początku bitwy do miasta. To jest dość ciekawa pozycja, tutaj możecie sporo damage'u nastrzelać, szczególnie jeżeli czołgi będą sobie dość frywolnie skracały tutaj drogę od początku bitwy, to można na otwartym terenie znaleźć bokiem przejeżdżające maszyny i zadać jakieś pierwsze obrażenia. Tutaj udało mi się za 414 przebić się ten czołg, no a drugi strzał nie trafiony, ten 705, a dość dobrze wyjeżdża, robi sidescrapa, będzie mi go raczej ciężko przebić, no ale liczę na to, że po prostu moja artyleria może strzeli. Czołg jest wyspotowany, więc być może dostanie, on właśnie tutaj arta strzeliła troszkę z mojego spota. Ten lightweight to odbił w tym momencie, dość dobrze ułożona ta jego przednia płyta, jeszcze taki pochylony do tyłu, to spowodowało, że ten efektywny pancerz był dość grupy, no ale w tym momencie cały bok mi pokazał i zbiera już strzał bez większego problemu, postanowił wycofać się, uciec troszkę, no ale jeszcze kawałek czołgu tam zobaczyłem i udało mi się zadać obrażenia. Jaka jest różnica pomiędzy 121B? No to jest przede wszystkim armata. W chińskim czołgu drzewkowym z 10 poziomu mamy tutaj chińską armatę, która no po prostu nie jest zbyt celna. Ona potrafi bardzo dużo kalafiorów strzelać, natomiast w tym pojeździe mamy tutaj brytyjską armatę, czyli no zdecydowanie wyższa celność. Do tego jeszcze APCR na podstawowej amunicji 261 penetracji i 350 na goldzie. To robi naprawdę dużą różnicę. 350 mm, jeżeli potrzebujemy tej ekstra penetracji na jakiegoś grubego zwierza, to możemy tego zwyczajnie użyć i ta amunicja jest tutaj całkiem przyjemna. Do tego jeszcze dochodzą burzaki, które jak tu w brytyjskich czołgach mają bardzo przyjemną penetrację, 105 mm. Warto z tego korzystać również na słabiej opancerzone pojazdy, więc ta armata naprawdę robi tutaj różnicę. Największym problemem 121 drzewkowego jest właśnie armata, a tutaj ten problem zostaje zupełnie wyeliminowany przez to, że mamy założone działo brytyjskie. Podjeżdżam sobie do tego leoparda, jeżeli zwrócicie uwagę na minimapę w tym momencie, no to nasza drużyna jest skupiona zupełnie na mieście, po lewej stronie, po zachodniej stronie mapy tylko leopard PTA i T-30, więc stamtąd może przyjść jakiś atak, a MX-1390 chyba w ogóle AFK, ponieważ nie rusza się od początku bitwy. No a ja pozostaję tutaj na środku, ponieważ jak na razie udało mi się sporo nastrzelać z tego miejsca, świecę przeciwników, staram się być pożyteczny dla mojej drużyny, no a nie mam zamiaru również jechać na tą zachodnią stronę, gdzie tak naprawdę nie będę miał żadnego wsparcia i mogę się po prostu sam spotkać z kilkoma pojazdami przeciwnika. Tego raczej powinniście unikać, to nie jest dobre zachowanie, natomiast ta miejscówka, w której ja się znajduję w tym momencie, ona z jednej strony jest dość niebezpieczna, bo tutaj można zbierać strzały, natomiast z drugiej strony daje też sporo możliwości, czyli jak w życiu, jeżeli mamy sytuację, która daje nam dużo możliwości, to na pewno też jesteśmy przy okazji narażeni na jakieś niebezpieczeństwa. Tutaj sobie przeszukuję, widzicie między budynkami gdzieś przestrzał do tego Conquerora, WZ-111-1-4 wcześniej obity dość mocno przeze mnie, no ale schował się w miejsce, w które już nie mogę go trafić. No i ten leopard, który niedaleko stoi po drugiej stronie, tak naprawdę jest to taka lustrzana
pozycja, z której również można bardzo podobnie sobie strzelać, grając z drugiej strony. No i tego leoparda bym chciał tutaj jakoś zaatakować, jakoś zniszczyć. On mi tutaj bruździ troszkę, ponieważ nie mogę sobie stanąć bezpiecznie w tych krzakach z tego względu, że on po prostu podjeżdżając do krzaków mnie świeci wcześniej. No ale 60 TP w tym momencie postanowiło wyjechać na niego na bezczela. Zbiera straszne tutaj strzały od boku. To było troszkę bez sensu według mnie. Zaryzykował totalnie całe swoje HP, no ale wyrwał tego leoparda jeden, więc przynajmniej mam go z głowy. Dodatkowo nie musiałem tutaj, jak widzicie, poświęcać własnego HP, więc tym lepiej. Ponieważ sytuacja w mieście jest w tym momencie statyczna, wygrywamy 3-1, ale żadna z drużyn nie próbuje w żaden sposób przepchnąć tego miasta, no to znajduje sobie strzałę po lewej stronie i to jest jeden z plusów tej pozycji, którą tutaj widzicie, czyli tak naprawdę zobaczcie na te kółka, macie zasięg właściwie na całą mapę, gdzie by się czołg nie zaświecił, to prawdopodobnie będzie w zasięgu waszego dysowania, no i raptem kilkanaście metrów trzeba przejechać, żeby mieć strzał. Ładnie trafiony ten Force 155, niestety tylko na gąsienicę, nie zadałem mu obrażeń, no ale naprawkę będzie miał spaloną na jakiś czas. Nasze 1390 stało na naszym spawnie przez długi czas, po czym pojechało się po prostu zabić bez sensu na tej zachodniej stronie, więc co zrobić? No, nie będziemy mieli spotera, WZ odstrzelony przez obiekt na 257, więc kolejny czołg załatwiony, no i niestety trafienie od artylerii. Piękne są te artyleryjskie trafienia, naprawdę niepenetrujące. To są trafienia, które nawet nie trafiają w czołg, a zadają po 500 obrażeń. Naprawdę miała być osłabiona artyleria, a to po prostu strasznie irytuje, jeżeli arta was nie trafia, a i tak zadaje wam 500 obrażeń. Skoda T-50 w końcu wyświecona, prawie wykończona, tam już niedużo brakuje, natomiast widzę, że IS-7 mnie będzie atakował, mam 655 HP, muszę już uważać, muszę liczyć się z tym, że tutaj przeciwnik może na blisko podjechać, natomiast FV szybko jedzie sobie, może nie szybko, ale jedzie otwartym terenem, został tam wyświecony, więc czekam na to, aż znowu uda mi się go wyspotować. Wyjechał zza krzaka, no i pięknie skończony, wykorzystałem okazję, wykorzystałem ten moment, kiedy mogłem to jeszcze zrobić, no niestety w międzyczasie IS-7, o którym mówiłem przed chwilą, dojechał sobie na tyle blisko, żeby mnie zaświecić i zostawia mnie tylko na 132 HP. No i teraz zaczynają się schody, tak naprawdę. Są dwie artylerie. Przede wszystkim chcę zniknąć za budynkiem. Zobaczcie, nie zacząłem uciekać od razu z tego miejsca, ponieważ wtedy mógłbym dostać od artylerii, zniknąłem sobie, no i teraz próbuję jeszcze domyślać tę konkretę za wszelką cenę, ponieważ zdarzyła mi się okazja, jeżeli taka okazja jest, że na jeden strzał mamy czołg, to warto czasem zaryzykować po to, żeby nie spotkać się następnym razem z nim po prostu w otwartym boju, kiedy on również będzie miał teraz strzał. I siódmy bardzo blisko, T-10, wiem, że mnie zaatakują, wiem, że będą próbowali mnie spuszować, więc uciekam szybko z tej pozycji, cały czas jadę prawo, lewo, wiem, że artyleria może być, no i teraz będziemy mieli 200 IQ gameplay, zobaczcie. Nie uciekam sobie do bazy, tylko postanowiłem zatrzymać się w tych krzakach po to, żeby poczekać na tę dziesiątkę. Stoję w tych krzakach, zatrzymam to na chwilkę, stoję w tych krzakach tak, żeby z przodu mieć tutaj zasłonkę przed isem siódmym, no i z lewej strony zasłaniają mnie krzaki też przed tę dziesiątką. No i czekam po prostu, aż na tę dziesiątkę wyjedzie. Nie będę tutaj szybko strzelał, poczekam, aż pokaże mi więcej swojego czołgu, tak, żebym miał pewność przebicia, no ale nie musiałem tego robić. Artyleria była tutaj skupiona, wykończyła tę dziesiątkę i pomogła mi. Fosz niestety wyczyścił zachodnią stronę, jak widzicie tam na 30 i bodajże leopard, którzy stali po tamtej stronie, zostali szybko tutaj zniszczeni, no i kompletnie otwarta ta lewa strona, więc postanawiam wziąć na siebie odpowiedzialność właśnie za tą flankę i pojechać w jakiś sposób ją tutaj obstawić. Nie mam za dużo HP-ków, więc nie pojadę się strzelać z tym foszem na pewno, tym bardziej, że tak jak mówię, cały czas tutaj mamy dwie artylerie. Artyleria poluje na czołgi, które mają tak mało HP-ków. Nawet jeżeli nie będzie tam wcelowana, to jeżeli tylko zauważy, że macie mało HP, to będzie próbowała do was strzelić. A jak widzieliście, nawet nie musi mnie trafić, żeby zadać mi naprawdę duże obrażenia. 132 punkty wytrzymałości to nie jest dużo i za chwilkę mogę ich zostać pozbawiony, więc podjeżdżam sobie do krzaczka, do bazy. Nie chcę za blisko również wyjeżdżać z tego względu, że tutaj jest bardzo otwarta przestrzeń, nie będę się miał gdzie schować w razie, gdy musiał się wycofać, bo ten Force zacznie mnie szarżować, no to nie będę się miał gdzie schować i po prostu to będzie tylko kwestia czasu, zanim on do mnie dojedzie, tym bardziej, jeżeli tylko ja będę do niego strzelał. No biorę pod uwagę, że ten Force jest po prostu na full HP i zajmie mi troszkę czasu, żeby go zniszczyć, dlatego sobie stanę w takich krzakach blisko miejsca, gdzie będę mógł się ewentualnie schować, no i czekam na tego Fosza, po prostu liczę na to, że on tutaj wyjedzie na otwarty teren, zostaje przeze mnie zaświecony i ewentualnie wtedy moja drużyna
będzie mi w stanie z nim jakoś pomóc. Przełączyłem sobie na hity, chcę mieć pewność penetracji, chcę mieć pewność tego, że go uda mi się przebić tam i z siódmy gdzieś wyświecone na środku. No to już nie jest moja pozycja, już miasto musi się tym zajmować po prostu w tym momencie, ponieważ ja jestem jednak skupiony tutaj na obronie bazy i czekam po prostu na tego fosza, kiedy on przyjedzie. 257 w międzyczasie przyjechało troszkę pomóc, to już to jest dobry znak dla mnie. Jest fosz wyświecony, jak widzicie, postaram się cofnąć troszkę za krzaczki, dlatego że nie wiem, czy on nie stoi przypadkiem na lotnej. Być może tutaj po strzale mógłbym się zaświecić, a tak po prostu pojechałem sobie za krzaki, zwiększyłem dystans do tego zakrzewienia po to, żeby się nie zaświecić po wystrzale. Teraz widzę, że posz się porusza, czyli wiem na pewno, że nie ma włączonej lornetki, że ta lornetka u niego nie jest aktywna, nawet jeżeli ją posiada, więc mogę sobie pozwolić na strzały takie już przez przezroczyste krzaki. Warto o tym pamiętać, warto do tego podchodzić w ten sposób, taki analityczny sposób. Pamiętajmy jednak o tym, że World of Tanks to nie jest tylko i wyłącznie gra o strzelaniu. Tutaj jednak troszkę analityki i takiego myślenia pomaga w osiąganiu lepszych wyników, więc w tym momencie Forge został zaświecony, dość mocno zbity. Obiekt 257 próbuje go tam zaatakować. Wybrał dość dobrą, myślę, dość dobry moment na to, dlatego że ten Forge został obity przez nas tutaj mocno i musiał się wycofać, przez to po prostu nie świeci sobie tego przedpola i 257 może bez problemu podjechać do niego, nie będąc wykrytym. Teraz jak widzicie, Forge zjeżdża sobie, próbuje uciec z tamtej pozycji, wiedział, że tutaj mu się tutaj już nie uda dojechać. Dwie artylerie skupione były, niestety nie zadałem mu zbyt dużych obrażeń, no ale udaje mi się go trafić gdzieś tam w plecy. Liczyłem na to, że uda mi się go być może zgąskować, no to się nie stało, więc teraz 257 będzie musiał sobie tutaj z nim poradzić. Próbuję mu jeszcze gdzieś tam pomóc, myślałem, że być może za tym murkiem widać tego Fosza, no ale niestety ten Fosz jest za daleko. Natomiast 257 radzi sobie z nim bez problemu. 10 do 7, tylko 4 minuty do końca bitwy pozostały. W mieście dość trudna sytuacja. Tam są wszystkie trzy pojazdy. Właśnie Paweł został zniszczony w obiekcie 277 w tym mieście. No i 10 do 8. Mamy trzy pojazdy przeciwnika. Wiem, że Skoda ma bardzo mało punktów wytrzymałości. Z tego, co pamiętam, T95 również nie miało za dużo HP, natomiast na fullu był IS-7 i on tam pewnie będzie grał pierwsze skrzypce w tamtej części mapy. A ja, wykorzystując to, że umiem liczyć do 5, policzyłem sobie szybko, że są 3 czołgi przeciwnika w bazie, oprócz tego są 2 artylerie, wiem, że jedna jest na pewno nad wodą, więc po prostu postawiam przejechać tutaj tą zachodnią flanką, objechać całą mapę, żeby znaleźć sobie dogodne pozycje na przeciwników. Jeżeli sobie dojadę gdzieś do bazy, czy tutaj nawet w to miejsce na A3, to będę wtedy miał przestrzał na ich plecy i być może uda mi się ich wykończyć. Muszę się oczywiście śpieszyć, bo jest 3 minuty i 20 sekund niecałe w tej chwili do zakończenia bitwy. 4000 nastrzelane, 700 naspotowane, no i ja tutaj, jak widzicie, w samotnej szarży w poszukiwaniu drugiej artylerii i będziemy próbowali wygrać tą bitwę. Pomimo tego, że mam 132 punkty życia, no to w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu bitwy, gdzie musicie zaryzykować, musicie pojechać, przejąć inicjatywę, nawet jeżeli jesteście na wykończenie, tak jak ja, to musicie podjechać. Moja opinia na temat 121B, naprawdę przyjemnie gra mi się tym czołgiem. Jest w miarę szybki, ma całkiem przyzwoity pancerz, no i ma naprawdę rewelacyjną armatę. Największy minus tego 121 drzewkowego, o którym mówiłem, czyli armata, została tutaj zmienione to działo na brytyjskie i to da się naprawdę poczuć. IS-7 został zniszczony w mieście, jak widzicie, więc dwa czołgi pewnie na dobicie, no i te dwie artylerie, które trzeba znaleźć w 2 minuty i 30 sekund. Przejeżdżam przez krzaki, przez bazę, już ryzykuję maksymalnie. Tutaj jest szansa na to, że po prostu jeżeli jakaś arta stoi w krzakach gdzieś przedtem, to będzie mnie w stanie zaświecić i wyeliminować. Zamontowałem sobie burzaki nawet 105 mm. Pamiętajcie, to bardzo ważne na tym czołgu, żeby tych burzaczków używać, jeżeli jest taka potrzeba. No i zatrzymuję się na chwilkę w krzakach. Widzę, że tutaj super, nie super konkretno, tylko konkretno GC wyświecony przez 257 prawdopodobnie no, w tym momencie ucieka do dziury. Próbuję znaleźć sobie cały czas przestrzały na te pojazdy, no ale widzę, że one są tak ustawione, że tutaj nie będzie na to szansy, żeby z daleka jakoś spróbować się spacyfikować, więc będę musiał skrócić, będę musiał zaatakować. Minuta 40 sekund do końca, więc trzeba szybko zajechać te pojazdy. Niestety 12 do 12, drużyna przeciwna wyrównała stan tutaj rozgrywki, no ale to nie będzie proste, żeby to wyciągnąć. Zostaliśmy dwie artylerie na dwie artylerie. O jedna już Skoda zniszczona, więc zostały dwie arty, no ale jeszcze te dwie arty trzeba znaleźć. 132 punkty wytrzymałości to nie jest tak dużo.
Tak jak mówiłem, nawet z pleszem może mnie ta arta zabić, więc podjeżdżam dość ostrożnie, nie jadę po prostu tak szaleńczo do przodu. Liczę na to, że uda mi się którąś z tych arterii zaświecić w momencie, kiedy ona mnie nie będzie widziała. No i tak się właśnie stało, wyjechałem konkretno GC tutaj zaświecony, no ale bardzo, bardzo niefartownie, zły timing. Gdybym zrobił odrobinkę wcześniej, to pewnie miałbym na niego strzał bez problemu w plecy. Natomiast on w tym momencie się chował za tutaj za budynek, no nie mogę na niego wyjechać. Nie wiem, czy się obrócił, nie wiem, czy jest. Na pewno jest przeładowany, ale nie wiem, czy się nie obrócił, więc muszę zmienić taktykę. Zniknąłem w tym momencie, więc spróbuję go zajechać z drugiej strony. I co ciekawe i co ważne, nie robię tego w najbliższym możliwym miejscu, czyli nie robię tutaj, gdzie się zaczynają te ta zwarta zabudowa, tylko będę próbował znaleźć sobie przestrzał z troszkę większej odległości po to, żeby zminimalizować jego szanse na to, że mnie trafi, po prostu nawet nie celując pociskiem. Oczywiście, jeżeli stoicie bliżej, to taka szansa jest większa, więc wyjeżdżam sobie troszkę szerzej, troszkę dalej. Konkretnie próbował mnie zaatakować z drugiej strony, został trafiony, no ale nie trafia tego swojego drugiego strzału. Teraz będzie próbował się pewnie wycofać. 25 sekund do końca, tylko i wyłącznie dwie arty do zniszczenia. Ta druga arta ucieka już na tarę tak daleko, że nie będę w stanie do niej pewnie strzelić, no ale muszę wykorzystać to, że Konkret GC tutaj oddał do mnie strzał, więc będę próbował do niego podjechać po prostu i zadać mu obrażenia. To się udaje, 85 punktów wytrzymałości zabrane, Konkret GC zniszczony, no ale ta ucieka mi, zobaczcie, w tym momencie uciekła mi ta arta, strzeliła do naszego T92, 3 sekundy, 1 sekunda, dojeżdżają te arty, zderzają się i w ostatnim ułamku sekundy obie zostają zniszczone, przez to wygrywamy tą bitwę i udaje mi się zgasić gwiazdkę na tym czołgu. 4700 obrażeń widocznych, 700 tutaj wyświecone, no i ostatnia sekunda, w której udało się zwyciężyć. Te arty się zderzyły po prostu, już w tym momencie myślałem, że będzie po zawodach totalnie, jak zobaczyłem, że ten obiekt chowa mi się za załom budynku, to myślałem, że to już będzie, że tutaj już nic się nie uda zrobić, natomiast jak widzicie, na wielkim farcie jednak te arty się zderzyły i zaliczyło nam zwycięstwo w ostatnim możliwym ułamku sekundy, to się właśnie udało, więc emocje do samego końca i mam nadzieję całkiem fajny pokaz tego, do czego 121 się nadaje i że jest to naprawdę całkiem przyjemny czołg. Tak więc jeżeli zastanawiacie się nad 121, to naprawdę warto rozważyć ten czołg i tu nie mówię tylko o samej kampanii, bo myślę, że branie go z kampanii, jeżeli nie macie innych pojazdów, nie ma większego sensu, natomiast rozważyć go nawet w formie zakupu tego pojazdu w sklepie za obligacje, bo po prostu jest to całkiem przyjemny czołg i przede wszystkim przez zmianę tego działa udało się Wargamingowi wyeliminować największą bolączkę 121, czyli właśnie bardzo niecelne i kapryśne działo. Tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli mieliście takie sytuacje, kiedy wygrywaliście bitwy albo przegrywaliście bitwę, no bo tak też może się zdarzyć, że jesteście w tej drugiej niestety drużynie, więc jeżeli mieliście takie sytuacje, to napiszcie o tym, opowiedzcie swoją historię. Jestem ciekawy, ilu z was posiada 121B i ilu z was z nim grało. Jeżeli macie ten czołg w swoim garażu, to naprawdę polecam wyciągnąć go na parę bitew i sobie go zobaczyć, bo jest to dość unikatowy pojazd, o tyle, że nie spotyka się go zbyt często na randomach, a według mnie warto jednak troszkę go sobie przetestować, bo możecie się miło zaskoczyć. Więc tyle w tym odcinku. Wpadajcie na streamy w poniedziałki, środę, piątki, w weekendy po godzinie 18 na Twitchu. Link jak zwykle znajdziecie w opisie kanału. A teraz zmykam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.